Witam Was, moi mili, na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam do czytań na luty. Również zapraszam na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się online w dniach od 5 do 7 lutego. Zajęcia trwają od godziny 10 do 17 z jedną przerwą godzinną na taki obiad w trakcie lunch. Wszystkie inne informacje podam, jeśli ktoś jest zainteresowany online, czyli przez maila. Poproszę o zapytania i adres teraz mailowy widzicie na ekranie. Dziękuję też Wam bardzo za wszystkie komentarze, za przesłanych do mnie fajnych maili, dużą ilość. Dziękuję też Wam za uwagę, za to, że lubicie ten kanał i za wszystkie subskrypcje, które się pojawiają. Zobaczymy, jakie tutaj energie będą na luty. Ja jestem trochę zajęta, ponieważ pracuję ostatnio dosyć intensywnie, już od grudnia, połowy grudnia, w centrum testowania COVID-a, więc jakoś tak z czasem u mnie teraz jest krucho. Mam taką akumulację czytań, więc będę to robić skutecznie i po kolei. Także za wszystkie opóźnienia Was też przepraszam. Po prostu jest taki czas dosyć trudny i intensywny. Zresztą zrobiłam ostatnio czytanie na pełni Księżyca i ta intensywność będzie na razie z nami, przynajmniej w okolicach tej pełni w Lwie, która jest dookoła. Teraz już zapraszam Was do wszystkich czytań dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na luty 2021. Zobaczymy, jaką tutaj mamy energię główną dla bliźniąt. I potem zobaczymy jeszcze, jakie są inne karty dookoła. Na początek jedna. Starota magicznych korespondencji. Ups. Ok. Przełożymy raz. To będzie ta karta. Pięć kielichów. Karta, która mówi o takim doświadczeniu w połowie drogi, bo na drzewie życia wszystkie piątki są w połowie drogi między jedynką a dziesiątką. I tutaj mamy tą taką, ten filar taki ostrzejszy, taki bardziej poważny, powiedziałabym. I zazwyczaj piątki są takim miejscem w Gebura, gdzie doświadczamy jakiejś szorstkości. Jest tutaj potrzeba doświadczania smutku, krótko mówiąc, akurat. Piątki, szczególnie właśnie piątka kielichów, to jest smutek, to jest taki płacz nad rozlanym mlekiem, powiedziałabym. Wydaje się, że coś minęło, że się tutaj w przeszłości tak fajnie działo, a teraz właściwie to jest wszystko takie, no, że nie wiadomo. I bardzo często wydaje nam się tak, bo zalewa nas ta ilość takich emocji i tego smutku. Może właśnie należałoby przyjrzeć się, przerobić ten smutek, przytulić go, zobaczyć, że przeszłość była i że przeszłość musi zostać w przeszłości. Nie da się reanimować tego, co było. Możemy tylko tu i teraz być i rozejrzeć się dookoła i przyjrzeć się, gdzie mogę skierować teraz swoje uczucia, gdzie mogę zobaczyć światełko w tunelu, czego mnie nauczyła przeszłość, co mogę dzisiaj wykorzystać, żeby w przyszłości, na przykład jeśli ktoś został sam, przyciągnąć partnera, jeśli ktoś stracił pracę, żeby ta praca, która będzie dla mnie, to będzie coś, co będę kochać, tak? Czyli wyciągnięcie wniosków, zrozumienie swojego smutku przede wszystkim, zaakceptowanie, że przemija, właściwie wszystko przemija. I to jest ta prawda i to może być ten smutek, który jest głęboko w nas, że przemijamy, że przemijają różne sytuacje, które potem z perspektywy czasu wydają nam się takie idealne. W momencie, w którym je przeżywamy, przeżywamy radość oczywiście, ale potem dodajemy jakby coś do tego przeżycia, tak powiem. Nie będę się więcej rozwodzić. Zobaczymy, co do tego smutku tutaj dołączy. Zobaczymy, co jeszcze możemy odczytać. Mamy tutaj karty tarota, drugą talię, zielone wiedźmy i zobaczymy, co ona tutaj
nam podpowie, w jaki sposób będzie się tutaj rozwijać sytuacja w lutym. Co z tym smutkiem? Poprosimy jeszcze 8 kart dla wszystkich bliźniąt na luty 2021. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, co odchodzi, to, co przychodzi, tutaj zobaczymy ogień twórczy, może to być kariera, iskry jakieś, tutaj powietrze, praca, to może być myśli, komunikacja, tutaj związki, czyli relacje, emocje, tutaj ziemia, czyli to, co namacalne, mogą to być pieniądze, tutaj mamy nadzieje, obawy, albo to, co w głowie macie. To, co wynikiem jest, będzie tu. Zobaczymy, jak to się wszystko jedno z drugim połączy. Jest tutaj u podstawy talii, mamy tu energię dwóch monet. Jakiś balans, tak, trzeba znaleźć. Priorytety, zobaczyć, co mi służy. Może trzeba będzie mieć dwie prace, może trzeba będzie mieć tutaj jakieś dwa wyjścia. Albo dookoła Was, tutaj coś się takiego dzieje, że albo w prawo, albo w lewo, jakaś sytuacja wyborów, priorytetów, co ważne, a co ważniejsze. Zobaczymy, jak to się będzie miało do reszty tych kart. Jeszcze trochę zniżę, bo tutaj widzę albo o, w ten sposób będzie lepiej. Ok, co odchodzi? 6 kielichów. Odchodzi tutaj energia takiego połączenia właśnie z przeszłością. Takiego wspominania o przeszłości, o tym, że to, co było, to nie wróci, albo to takie właśnie sentymentalne przyglądanie się temu, co było, jak to się działo, jak to było wspaniale i cudownie, dawniej wtedy, kiedy byłem mały czy mała, byłam, jak to było sielsko i anielsko. No, pewnie tak. Rodzice wszystko zrobili za nas i to było rzeczywiście sielsko, anielsko, a my tylko narzekaliśmy na nich. Ok? Teraz zobaczmy tutaj w przyszłości. Mamy tutaj wisielca i ten wisielec kreśli właśnie taki znak nieskończoności, trzymając taki patyczek w swojej dłoni. Tak mi się może wydaje, że będzie tak wisiał w nieskończoność i że nic tutaj się nie będzie posuwało do przodu. To jest właściwie takie pozwolenie sobie na spojrzenie na świat zupełnie z innej perspektywy i takie zobaczenie, co jest dla mnie ważne też w tej przeszłości i co mogę zaczerpnąć, co mogę zabrać. To jest też jakby połowa drogi, bo zawsze wisielec to jest taka, powiedziałabym, w kartach Tarota to jest takie miejsce, w którym zawieszamy się w połowie drogi do sukcesu, tak? Kiedy potrzebujemy zobaczyć, gdzie ja jestem, dlaczego tutaj jestem, po co tutaj jestem, to tak mniej więcej jak w połowie życia, kiedy dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy przebudzać się do duchowości, kiedy mamy milion pytań. Już nie tak bardzo o to, co będę jeść i gdzie będę spać, tylko bardziej o to, kim jestem, jaka jest moja droga, jaka jest moja ścieżka. I tu właśnie mamy taki temat dla Was, bliźnięta. Kim jestem? Co straciłem, czy co straciłam? Jak ta przeszłość wpływa na mnie teraz, jak mogę wykorzystać te doświadczenia do tego, żeby coś budować. Zobaczmy, co jest tutaj w ogniu. Jeśli chodzi o karierę lub też Wasze projekty, to macie wrażenie, bo tu znowu mamy piątkę,
macie wrażenie, że jesteście gdzieś poza, poza ludźmi, poza ciepłem, wyrzuceni gdzieś poza nawias, że tutaj jest zimno, że nie macie możliwości wykreowania swoich projektów, że nie możecie zrealizować ich w ogóle. Chociaż znaczy to jest też taka bieda, której doświadczamy przy piątkach, tak? Poczucie smutku i biedy na razie mamy na stole, że tutaj czujecie tak, jakbyście nie mogli skorzystać z zasobów, które mają inni, tak? Bo one są wam odmówione. Ale czy zapytaliście, czy zwróciliście się o to, żeby ktoś was wsparł albo pomógł wam? Mam wrażenie, że tutaj jest dużo takiej właśnie samotności, bycia w miejscu, w którym macie wrażenie, że to wy jesteście jakby sami na tym świecie. I że teraz co dalej, tak? Co ja dalej mam zrobić? Tutaj pojawił nam się Król Mieczy. Król Mieczy to jest osoba, która ma w sobie dużą mądrość i bardzo świetnie potrafi komunikować się. To może być ktoś u was w pracy, to możecie być wy w pracy bardzo tacy, tacy z autorytetem, potrafiący ogarnąć wszystko, wytłumaczyć wszystkim, wiedzący bardzo dużo. Tutaj jest dużo myśli, umysłu, komunikacji, tak? Na wysokim poziomie. To jest osoba wykształcona, więc może to będzie, to, może to jesteście wy, może to jest wasz szef, może to być ktoś, kto z wami współpracuje, ktoś, kto się pojawia i kto ma tą mądrość, żeby porozmawiać z wami, lub też wy możecie porozmawiać z tą osobą, możecie zwrócić się o pomoc i doradztwo, tak? W momencie, w którym czujecie się tacy opuszczeni, smutni i nie widzicie, gdzie dalej, to taka osoba gdzieś z waszego otoczenia, ktoś, kto potrafi dotknąć tego sedna sprawy i wytłumaczyć różne rzeczy, może was poprowadzić w przód. Może wam pomóc odwrócić perspektywę, ale może też wam pomóc jakby zejść z tego drzewa, tak? I z tego zawieszenia. I wyjść z tych smutków i z tego takiego poczucia, że jestem tutaj opuszczony sam i bez nikogo. Mamy tutaj w relacjach księżyc. Księżyc to jest takie zagubienie trochę czasami. To jest brak wizji, do końca nie widać, gdzie to jeziorko się kończy. Dokąd ja mam iść, kiedy jeziorko jest naprzeciwko mnie? I to jest woda, to jest ciemność, to jest iluzja. To jest iluzja w nas, że jest jakaś droga, którą potrzebuję znaleźć. Iluzja, że mogę nie znaleźć tej drogi, bo tutaj niczego nie mogę zobaczyć, tak? Tutaj jest tak ciemno, że to może dotyczyć waszych relacji, bo pięć kielichów dotyczy relacji, tak? A jest w centrum. Mogą to być relacje nie tylko te najbardziej intymne, ale to mogą być też wszystkie relacje, które macie, czy w pracy, czy w domu. I możecie tutaj mieć to poczucie zagubienia. Poczucie, że właściwie jestem tutaj i nie wiem, co dalej zrobić, tak? W którą stronę mam pójść. Niczego nie widzę, więc mogę tylko intuicyjnie podejść do tego, bo mój umysł tutaj nie będzie mi pokazywał, bo moje oczy nie zobaczą tej ścieżki. Fizycznie nie jestem w stanie tutaj, jakby trzeba będzie użyć dużej ilości światła, a i tak będziecie musieli wyczuć, czyli raczej intuicyjnie podejść do wyboru, jeśli jakiś stoi przed wami, albo intuicyjnie będziecie wiedzieli, co się dzieje w relacji. Nie wiem, czy to jest tęsknota za swoim byłym, czy byłą, czy to jest tęsknota za przeszłością, czy tutaj ktoś odszedł. Mam wrażenie, że to też może być taki scenariusz i zostawił was w miejscu, w którym jesteście tacy właśnie zagubieni w emocjach, zagubieni, zawieszeni i nie widzicie drogi wyjścia, tak powiem. Natomiast tutaj pokazuje mi się w pozycji finansów, pokazuje mi się harvest, czyli to są dożynki. Inaczej mówiąc, to jest karta zmartwychwstania. Są to celtyckie karty, więc one tutaj mówią o tym, że przychodzi ta obfitość, tak? Że tutaj mamy z czego czerpać, że mamy obfitość w życiu, której może nie dostrzegamy.
mamy też przyjaciół, mamy też ludzi, którzy są z nami i to nie jest tak, że jesteśmy sami. Tutaj coś nas woła, ktoś nas woła do tego, żebyśmy ponownie wystartowali, żebyśmy złapali drugą szansę, żebyśmy poszli za głosem właśnie intuicji. Obie karty, tu jest woda, tutaj mamy ogień, tak? Mamy tutaj takie sprzeczne sobie uczucia, mam wrażenie. I dużo siedzimy w przeszłości, właśnie w tych takich myślach, uczuciach, które były i minęły. Zobaczmy, co tutaj jest w głowie, albo możemy powiedzieć, że to są nadzieje, obawy. Powiedziałabym, że w głowie raczej jest tutaj brak decyzji, niemożność podjęcia decyzji. Tutaj jest jakiś impas. Tutaj ci dwaj panowie nie mogą się porozumieć i widzę, że trudno im będzie się porozumieć. Każdy z nich uważa pewnie, że to zboże jest jego, tak? Mają kosy, ale tutaj nic z tego nie wynika. I tak stoją, tak? Więc może tutaj jest właśnie jakieś zawieszenie, jakieś w umyśle zacięcie i tylko widzimy jedno albo drugie wyjście. A może tu jest trzecie wyjście, tak? Zupełnie dla nas niewidoczne w tym momencie. Stąd ta pozycja odwrócenia i to zawieszenie pozwoli zmienić perspektywę. I tutaj łączenie się z intuicją konieczne jest do tego, żeby trochę nakierować się w tych ciemnościach na właściwą ścieżkę. Zobaczymy, co jeszcze tutaj jest w wyniku. W wyniku mamy trzy monety i to jest karta współpracy. To jest karta odnalezienia zespołu i ludzi, z którymi będzie mi cudownie, z którymi będę się rozwijać, wzrastać, będę budować nowe życie, tak? To jest rozwój, to jest wzrost, to jest takie bycie mistrzem, to jest uczenie się też na błędach, na doświadczeniach, które wcześniej zdobyliśmy. To jest też karta trójka, która następuje po liczbie 2. Dwójki to wybory, tak? I tu mamy, jak balansuję, nie wiem w którą stronę, a tutaj nagle przychodzi trójka i wszystko staje się jasne. Tu jest też zrozumienie, bo na drzewie życia Sefirot Bina to jest zrozumienie. Tam też siedzą królowe, to jest taka wizja, że będę wiedzieć, że jeśli pozwolę sobie, żeby przepłynął przeze mnie ten smutek dotyczący sytuacji, ludzi, miejsc, pieniędzy, to dostanę drugą szansę, to nie będę już więcej siedział w przeszłości, to pojawi się dla mnie coś być może nowego. Zobaczymy, zaraz to sprawdzimy, dlaczego tutaj mamy dwójkę mieczy na samej górze. Będziemy tak właśnie w taki sposób wyjaśniać, dlaczego tu jest dwójka mieczy. Bo tutaj musi dojść do jakiejś rewolucji. Musicie tutaj musicie rozwalić jakąś strukturę, którą sobie wybudowaliście w waszej głowie. To musicie tutaj zmienić podejście, bo poprzez takie ustawienie się jeden naprzeciwko drugiego, tutaj przeszłość z przyszłością absolutnie się nie połączy. Potrzebujecie tutaj rozwalić coś i być tu i teraz, tak? Czyli żeby smutek zaakceptować, żeby też pozwolić przepłynąć jakiemuś rozczarowaniu czy poczuciu biedy, bycia poza jakimś nawiasem. Naprzeciwko macie karty pięciu monet, macie kartę obfitości właściwie, nowej szansy, nowego życia. To tak wygląda, jakbyście tutaj mieli przepracować te uczucia, bo jest to potrzebne dla was, żebyście mogli iść dalej. Dlaczego tutaj jest wisielec w przyszłości? No właśnie, bo mamy powtórzoną energię tej piątki, tej biedy właśnie, tego wykluczenia poza nawias. Jestem poza nawiasem, jestem w takim miejscu, w którym jest zimno, nikt mnie nie przytula, a dawniej mnie wszyscy przytulali i teraz jestem w takim miejscu, gdzie nie wiem, co dalej zrobić, tak? Tutaj trzeba zaakceptować fakt, że coś się zmienia, że tutaj jest to jakieś doświadczenie i to doświadczenie trzeba przytulić, tak jak powiedziałam, przerobić, przepracować, bo
kiedy czasami upychamy te emocje i to wszystko, co jest według nas negatywne, nie przepracowując tego, to potem tak trzyma naszą energię, że nie jesteśmy w stanie iść do przodu, tak? A czemu to jest taka iluzja? Czemu ten księżyc jest tutaj w tym miejscu relacji? Co tutaj jest niewidoczne? Ktoś nie widzi jakiegoś człowieka. Ktoś nie widzi jakiejś kobiety, albo nie łączy się ze swoją intuicją, albo potrzebuje się połączyć ze swoją intuicją, z jakąś tajemnicą też. Zajrzeć w siebie, zajrzeć do przeszłości i może odkryć, że nie tak mocno sielsko było. I zobaczyć, co tutaj można więcej. To może być też jakaś kobieta u Was w życiu, która wcześniej była gdzieś tam z Wami. To może być jakaś kobieta, która może dostarczyć Wam wsparcia, tak? Poprzez intuicyjne jakieś podpowiedzi, które ma dla Was. Jeszcze tutaj tasuję karty, bo chciałabym zapytać, kto to jest ten król mieczy, przepraszam. Co on tutaj robi? On tutaj może dać Wam wsparcie, może dać Wam dużo informacji na temat tego, gdzie dalej. Tak samo jak ta kobieta, która pojawiła się, królowa kielichów. To też może być Wasza intuicja, tak jak wcześniej powiedziałam. Tutaj jest bardzo dużo o intuicji, o jakiejś zmianie myślenia, o wyjściu z jakiegoś impasu, który jest konieczny i jesteście w stanie to zrobić, ponieważ wynikiem tutaj jest karta trzech monet. A trzy monety, kamera nie współpracuje, a trzy monety tutaj pięknie pokazują, że przychodzi taki czas budowania, bycia w kręgu z innymi i to przychodzi do Was i to jesteście w stanie przepracować i do tego dojść. I to będzie Wasz taki dar, który Wam zostanie dany. Przeszłość zostawcie tam, gdzie jest. Tutaj w teraźniejszości przepracujcie emocje i przyjdzie do Was wzrost, rozwój, przyjdą do Was nowe możliwości. I nawet jeśli tego teraz nie widzicie, to jesteście przygotowani, gotowi do tego, żeby wyruszyć w nową ścieżkę i w nową drogę. Jeszcze jedna karta na przyszłość. Poprosimy jeszcze jedną kartę na przyszłość. Tak, trzeba odejść od przeszłości. Odejść tutaj od tego, co było i poszukać nowego miejsca dla siebie. Bardzo podobne dwie karty. Może tego tak nie widać, jeśli nie wiem, czy zbliżę to. Te dwie karty, księżyc i ta osoba odchodząca i tutaj ta osoba, która odchodzi na tej ósemce kielichów, one obie idą w poszukiwaniu siebie w przyszłości, tak? Ale będąc tu i teraz, czując to, co czują, przerabiając to w sobie, tak? I odnajdą siebie tutaj jako mistrzów, którzy przepracowali to, co było potrzebne, żeby ruszyć dalej do nowego, ruszyć z miejsca, tak? Macie tutaj takie bardzo skomplikowane czytanie, zawierające przekaz duży na temat emocji i tego, co trzeba w sobie czasami pokonać, smutek i rozczarowanie na temat rzeczywistości. Nie idealizować tego, co było. Tu jeszcze mamy jedną kartę wyroczni. Trochę teraz zmienimy perspektywę. Zobaczymy, co jeszcze ta karta powie nam, jak podsumuje całe to czytanie. OK? I to będzie ta karta. Wszystko, co robię, robię dobrze. Staram się robić dobrze, tak? Robię porządki, robię dobrze. Tutaj też ta kobieta wygląda trochę na taką osobę, której po policzku ścieka łza, tak? Ale to jest po coś. To jest takie potwierdzenie, że jestem człowiekiem, że mogę się pomylić, że nie wszystko wydaje się być idealne, że czasami mam trudniejszy czas, że jest mi trudniej, gorzej,
ale mogę to pokonać, tak? Że mogę dojść do mistrzostwa w byciu człowiekiem, w pokonywaniu różnych przeszkód na mojej drodze. W momentach, w których muszę się zatrzymać i na przykład nie wiem, jaką podjąć decyzję, że jestem osobą, która potrafi przebudować swoje życie, kiedy moje intencje, czy w ogóle intencje nasze są dobre i staramy się robić dobro i kreować wokół nas atmosferę właśnie takiego dobra, służenia, to wtedy, tak jak mówiłam, to wtedy dochodzimy do tego mistrzostwa. Jesteśmy w stanie też współpracować, pomóc innym. Jesteśmy w stanie być z ludźmi, którzy nas wspierają też. Także bardzo takie czytanie specyficzne, tak powiem. Pewnie nie ze wszystkimi będzie rezonować. Weźcie to, co da się wziąć, a reszta to już jest przeszłość. I dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną, że słuchacie czytań. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.